Minionej doby nad województwem śląskim przeszły gwałtowne burze i intensywne opady deszczu. Do godziny 9 rano w środę strażacy państwowych i ochotniczych straży pożarnych z całego regionu interweniowali ponad 100 razy. Głównie no to zalania, zalane ulice, podtopione wiadukty, podtopione niższe kondygnacje budynków. W działaniach brało udział ponad 100 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnej. No dzisiaj cały czas deszcz pada, także te interwencje w dalszym ciągu prowadzimy. Najwięcej interwencji odnotowano w powiecie będzińskim oraz w Siemianowicach Śląskich. W jeden z domów na terenie tego drugiego miasta uderzył piorun, ale zagrożenia pożarowego nie było, bo zadziałała instalacja odgromowa. Straż pożarna interweniowała również w siemianowickim szpitalu. Podtopieniu uległa izba przyjęć w szpitalu miejskim. Było to około 2 cm wody, ale niestety jest to budynek użyteczności publicznej i trzeba było tą wodę usunąć, pomóc usunąć. Także została woda odpompowana, usunięta z budynku. Intensywne opady deszczu spowodowały również wiele utrudnień na drogach. W Sosnowcu mieszkańcy sygnalizowali problemy z przejazdem przez Milowice, a w Katowicach standardowo nieprzejezdna była droga wzdłuż Alei Roździńskiego przy sklepach Agata i Ikea. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad już kilka lat temu zapowiadała przebudowę systemu odwodnienia w tym miejscu, ale na razie trwa dopiero jego projektowanie, które ma się zakończyć w sierpniu. Przetarg na roboty budowlane planowany jest na przyszły rok. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, sytuacja pogodowa ustabilizuje się dopiero w najbliższy weekend. Nad Polską pojawił się front sprzyjający intensywnym opadom deszczu i burzom, a najtrudniejszych warunków atmosferycznych należy spodziewać się w środę oraz czwartek. Do piątku takie warunki burzowe mogą występować w województwie i uwaga, ponieważ jutro w czwartek może nasilić się taka sytuacja burzowa i tu prognozujemy jeszcze gwałtowniejsze zjawiska, ponieważ mogą występować opady deszczu o sumach nawet do 50 mm. No i dodatkowo jeszcze zagrożeniem będą silne porywy wiatru, jednak mogą dochodzić do 75 km na godzinę wciąż. No i możliwy jest oczywiście grat o średnicy do 3 cm. Dla całego województwa śląskiego wydano ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne pierwszego stopnia. Chodzi o możliwość gwałtownych wzrostów poziomu wody i stanów ostrzegawczych w rzekach. Istnieje więc zagrożenie podtopieniami.